XXI wieku w centrum Europy można stać i chcieć stać w deszczu i chcieć słuchać Bożych praw. To jest fenomen. Rozumiecie? Dlatego to, co przed chwilą zostało, to co powiedziane, co Michał powiedział, to jest coś, co pokazuje, dlaczego tak się dzieje. Nowe stworzenie. To jest człowiek, który się porusza w zupełnie nowym systemie. W zupełnie nowym systemie. Człowiek, który nie odrodził się z Bożego Ducha, nie jest w stanie tego pojąć, ani nie zatrybi tego w ogóle. Jak to jest możliwe? Ja dopóki nie poznałem Jezusa w 2001 roku, to ja byłem cały skoncentrowany tylko i wyłącznie na swoim życiu. Nawet jeśli ja robiłem coś dla innych ludzi, to i tak było z takiego powodu, żeby siebie podnieść gdzieś. Rozumiecie? To zawsze tak było, to jakiś powód. Jak dawałem pieniądze, coś robiłem gdziekolwiek, to tak naprawdę skutek był zawsze taki, że to ja odbierałem sobie chwałę. Ja się cieszyłem z tego. Ale kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, to wszystko się zmieniło. Ja realnie pokochałem człowieka, ja realnie pokochałem Boga, ja doszedłem do wniosku, że nie ma żadnej przeszkody, żebym ja szedł za Bożą prawdą. Jeżeli dzisiaj coś stoi na mojej drodze, to ja się z tego śmieję. Możesz śmiać się z każdej przeszkody, bo jesteś nowym stworzeniem. Tak ma nowe stworzenie. To dziwny gatunek. Zupełnie dziwny. Ludzie nie rozumieją tego, ale po co? Dlaczego? Wiecie, jak my się nawróciliśmy z moją żoną i zaczynaliśmy w naszym miasteczku głosić Ewangelię, to nasz syn, on w ogóle nie wiedział, o co chodzi. To on był mały, ale dla niego to, że jego rodzice wychodzą na środek rynku i głoszą Chrystusa, to był w ogóle, rozumiesz? To był szok, ale on nie rozumiał tego. Pamiętam, że po dwóch tam czy trzech latach takich akcji przyszedł i mówi: tato, ale to my mamy rację, tak? Ja mówię, no... Dopiero zatrybił, że w ogóle, że tu jest jakiś podział. Rozumiecie, o co chodzi? Ludzie się dzielą albo na tych, którzy poznali Jezusa, na tych, którzy nie poznali. Niestety, ale się dzielą. To się tego nie połączy. Ci, którzy poznali Jezusa, to są ludzie odporni na ten świat. Jesteśmy odporni na świat, na piekło. Trwaj w tym, to jest bardzo ważne. Wiecie, mówimy w Kościele w tej chwili cały czas o tym, kim jesteś, dlatego że ja wierzę w to, że jak ty głęboko rozpoznasz to, kim jesteś, to ty będziesz nie do zatrzymania w każdej dziedzinie życia. To nie, ciebie nic nie ruszy. To, co weźmiesz do ręki, to z tego zrobisz złoto. Rozumiesz? Ale ty musisz mieć tą głęboką świadomość, kim jesteś. Wiecie, w objawieniu Jana, w Apokalipsie, w 21 wersecie, w 21 rozdziale, 7 wersecie jest taki zapis: zwycięzca odziedziczy wszystko. Będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Ludzie, tego się trzeba nauczyć na pamięć. Zwycięzca odziedziczy wszystko. I będę mu Bogiem, a on będzie mu synem. A on będzie mi synem. Chcę dzisiaj mówić o tym, że musisz odnaleźć w sobie syna. Ja wiem, że ty wiesz, ale to, że ty wiesz, to jest jeszcze za mało. Bo ty, posiadając wiedzę, wiecie, my wszyscy wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha, jesteśmy dziećmi Bożymi, okej. Tylko, wiecie, jeżeli ktoś jest realnie świadomy, że jest dzieckiem Bożym, że jest synem Bożym, że jest córką Bożą, to się przekłada na sukces życiowy. A jak to jest tylko w takim miejscu suchej informacji, to się nie przekłada na sukces życiowy. Rozumiesz? To się nie przekłada. Ty musisz odnaleźć w sobie syna. Te słowo zwycięzca, to mnie w ogóle zaciekawiło, bo tutaj jest mowa o walce. Zwycięzca to nie jest ktoś, kto po prostu idzie i przydarza mu się coś fajnego. Wielu ludzi nie rozumie, jak działa łaska.
Ludziom się wydaje, że życie w łasce polega na tym, że nam się przydarzyło zbawienie i my teraz idziemy sobie z tym Jezusem i nam życie wychodzi. Ale w ogóle wiecie z praktyki, że tak nie jest. Że narodziliście się z Bożego Ducha, tak? I to w ogóle się okazuje, że nie jest tak słodko. To nie jest tak słodko, no musisz spojrzeć prawdzie w oczy. To nie jest tak, że w ogóle przyszedłem do Jezusa i mi się wszystko wyprostowało. Nie, to się okazuje, że nie. Ja przyszedłem do Jezusa, tak? I wszedłem na pewnego rodzaju pole walki. Ja jestem już zwycięzcą tam, ja jestem synem pokoju, ja nie jestem od tego, żeby się tam, że tak powiem, przepychać całe życie. Ale tam jest jakaś walka, czyli krótko powiedziawszy, ktoś mnie będzie atakował tam. Rozumiesz? To ktoś będzie chciał zrobić mi krzywdę tam. W ogóle wiecie, że diabeł chce wam zrobić krzywdę? W ogóle rozumiecie, że to nie jest taka postać, która przychodzi i mówi: w ogóle cieszę się, że się nawróciłeś do Jezusa, że szerzysz królestwo, rewelacja, w ogóle wiesz. On cię chce skrzywdzić. Jest napisane, że on przychodzi po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Czyli nie mamy do czynienia z miłym gościem. Mamy do czynienia z bydlakiem. Wiecie, ja przez lata więzienia widziałem różnych bydlaków w więzieniu. To w ogóle nie było tak, że to było... Rozumiesz, trafiało się, że byli fajni goście, że się siedziało jakoś, tak? Ale trafiało się, że w ogóle ludzie mieli taką trocinę w łbie, że się w pale nie mieści, rozumiesz? No to jest szok po prostu. I teraz... I diabeł to jest bydlak. To bydlak jest. To jest ktoś, kto chce cię skrzywdzić. Dlatego tutaj jest mowa o zwycięstwie, że... Musisz zrozumieć, że przeforsowanie świadomości synostwa, że o to trzeba powalczyć. Ty musisz powalczyć o przeforsowanie świadomości, bo twoja psychika, ona jest przyzwyczajona do tego, że ty jesteś nie synem. Twoja psychika przez całe życie była zażynana przez sieroctwo. Rozumiesz? Tak była zażynana twoja psychika. Ty sobie tam nauczyłeś się w tym żyć, bo to się każdy w tym nauczy żyć. Ty, bo to, rozumiesz, no każdy się nauczy pływać w szambie, no damy radę, no przetrwamy, tylko że tutaj nie, rozumiesz, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że musisz uznać fakt, że twoja psychika przez lata funkcjonowała w systemie sieroctwa. I teraz, kiedy ty przyszedłeś do Jezusa, to w twoim duchu nastąpiła potężna jak manifestacja Boża, ale teraz twoja psychika musi zacząć zmieniać swoją świadomość. Ty musisz przestać mieć świadomość człowieka, który nie ma ojca, który nie jest synem, na świadomość człowieka, który ma ojca i jest synem. Dlatego tu jest napisane, że zwycięzca odziedziczy. Tu jest jakaś walka. I chcę, żebyś nie bał się tej walki, bo ja tą walkę stoczyłem i wygrałem. A jeśli ja ją wygrałem, to znaczy, że ją może wygrać każdy. Zrozumienie synostwa manifestuje się poprzez świadomość bycia dziedzicem. To w ogóle zobacz, zwycięzca odziedziczy wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Kto to jest syn? To jest dziedzic. W ogóle nie możesz oddzielać synostwa od dziedzictwa. Syn to dziedzic. Ile ja widzę w kościele ludzi przez te lata służby, którzy mówią: tak, ja jestem synem, tak? Ale ja patrzę na niego, a on ma normalną naturę dziada. To jest żebrak, dziad, załamany gość. Robi dobrą minę do złej gry, uśmiecha się, aleluja. Ja mówię: człowieku, przecież jesteś na terapii. Przez ciebie zranienia walą od góry do dołu. Diabeł cię dojeżdża, a ty mówisz halleluja. Nie mów halleluja, tylko biada powiedz nareszcie. Powiedz: biada mi, jeśli nie zacznę walczyć o swoją świadomość synostwa. Kurczę, to nie to słowo używasz. Rozumiesz? To jak się mówi coś czasami w kościele, nie wiem, czy wy to zauważyliście, mówi się jakąś negatywną rzecz, a wszyscy w kościele: amen, 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 to znaczy niech tak się stanie. Ty. Rozumiesz? Mówi się jakiś zwrot, wiesz, fajnie jak się mówi zwrot, do którego pasuje, to niech jak się stanie, ale jest wiele takich rzeczy, na które to trzeba pomilczeć w kościele. Trzeba w ogóle nic nie odezwać, na przykład. Amen!
Halleluja! Ja mówię, z czego ty się cieszysz? Z tego, że cię diabeł dojeżdża? Nie ciesz się. Uznaj fakt, z jakiego miejsca, w którym jesteś, tak? I rozpocznij, tak? Agresywny atak na bydlaka. To w ogóle przestań. Rozumiecie, bo to jest enigmatyczne bardzo takie. Halleluja. Leży człowiek na dnie, halleluja, Pan jest ze mną. No gdzie, proszę cię? No ja wiem, że Pan jest w twoim duchu, ale twoja dusza i ciało leżą w rynsztoku życia. Co ty chcesz w ogóle zaprezentować? Ja często do ludzi piszę, proszę ich, mówię, ty, mówię, mogę ci pomóc, wiem, jak cię wyciągnąć z kanału. Tak? A on mnie, do mnie mówi, Pan mnie posyła na misję. Ja mówię, ty, Pan cię do szpitala psychiatrycznego posyła. Na dzień dobry. Trzeba cię uwolnić od demonów, trzeba ci panie wyczyścić. Człowieku, dopiero ty się będziesz nadawał do czegokolwiek. Uznaj ten fakt. Uznaj to. O synostwo trzeba powalczyć. Ja musiałem powalczyć o synostwo, bo ja narodziłem się z Bożego Ducha w moim duchu, ale dalej byłem w mojej duszy sierotą. Dalej miałem sierocą psychikę. Dalej chodziłem w lękach. Myślałem w ogóle, że gdzieś zasłużę sobie. Znacie to, wielu z was to zna. Ilu z was poszło w służbę, żeby zasłużyć? No. Zasłużyć. Ja teraz idę zasłużyć. Coś porobię, może się uda. Pójdę głosić Ewangelię, może się stanę synem. Ja mówię, zmokniesz. Najwyżej. Rozumiesz? Kiedyś jeden człowiekowi się życie sypnęło takiemu i on do mnie pisze, dlaczego? Przez tyle głosiłem Ewangelię. Ja mówię, a co ty uważasz, że jak się głosi Ewangelię, to się życie nie może sypnąć? Człowieku, tym bardziej może ci się sypnąć, bo diabeł, bo przeszkadzasz diabłu na ulicach. Rozumiesz, o co chodzi? Ty musisz mieć świadomość syna, bo syna nic nie ruszy, rozumiesz? I o to trzeba powalczyć. A syn to dziedzic. Syn to nie jest popierdółka, co siedzi i mówi, jestem synuś. Tak? Bo ja się nawróciłem do Boga. Tym synem Boga. Człowieku, popatrzysz na niego, hukniesz na niego, on człowieku, taka jest bajka. Człowieku, taka kreskówka, co taki jest lew, jest lwem. Tylko, że ma człowieku strasznego, strasznie zalękniony lew. I taka mysz do niego podchodzi, mysz jest mała, ale odważna. Podchodzi do niego, mówi, bu. A ten lew, człowieku, i rwie. Ja mówię, o Boże, kochany, jakie to prorocze. Jakbym widział Kościół obecnych czasów. Rozumiesz? To nie tak działa, przyjaciele. Zrozumienie synostwa manifestuje się poprzez świadomość bycia dziedzicem. Wiecie, co to jest dziedzic? Dziedzic to jest osoba, która po kimś coś przyjmuje do końca. Dziedzic to jest ktoś, kto po kimś coś przejmuje do końca, całkowicie. To jest dziedzic, się dziedziczy. Tak? Ojciec zostawia dziecku dziedzictwo. Mówi, twój jest dom, twój jest samochód, twoja jest firma, twoje jest rancho, wszystko jest twoje. Tak? Wszystko. Wszystko to jest ogół rzeczy i spraw, całość. Zwycięzca odziedziczy wszystko. Rozumiecie, co to jest za obietnica? Mnie to kręci osobiście. Ja jestem bardzo zainteresowany tego rodzajem życia tutaj na ziemi. Ja nie jestem zainteresowany życiem chrześcijańskim, które będzie miało taki wymiar, że ja będę po prostu sobie leżał do góry kołami, diabeł będzie mnie bił, a ja będę prosił Boga, żeby mnie leczył. Ja nie chcę tak żyć. To lepiej od razu iść do Ojca, do nieba i koniec. Tam nie ma, nie będę miał na razie ciała takiego, nie będzie bólu, nie będzie, rozumiesz, o co chodzi? Pójdę sobie i tam będę se hasał. Syn to dziedzic, który przyjął od ojca wszystko. Wszystko. Syn to ojciec w miniaturze. Syn to jest ojciec w miniaturze. Rozumiecie, o co chodzi? Często się mówi do dziecka, jak jesteś podobny do swojego rodzica. W ogóle zastanowiliście się, dlaczego to tak jest, że dzieci są podobne do rodziców? A rozumiecie, że wszystko to, co jest cielesne, jest odbiciem rzeczy duchowych? Najpierw było zawsze to, co, było to, co duchowe, dopiero potem to, co cielesne się pojawiło tutaj. Najpierw powstał świat duchowy, potem powstał świat cielesny, świat fizyczny. Rzeczy, które są fizyczne tutaj na ziemi, rozumiecie? One są odzwierciedleniem rzeczy niebiańskich. Dlatego jeżeli widzimy dzieci podobne do swoich rodziców, to my musimy zrozumieć, że to jest w ogóle coś, co jest w Bożym sercu. Że On stworzył nas
tak? A potem nas odrodził ze swojego ducha po to, żebyśmy dziedziczyli po nim wszystko. Jego to interesuje. Niektórzy w ogóle myślą, że Bóg to jest taka postać, która cały czas chce sterować czymś w naszym życiu. Jemu nie o to chodzi. Jemu chodzi, żebyś dziedziczył. Żebyś Jego wolę wykonywał z pragnienia. A żeby było pragnienie, to ty musisz być częścią tego zjawiska. Syn to ojciec w miniaturze. Syn dziedziczy wszystko po ojcu. Chce, żebyś zaczął w to wierzyć. W ogóle chce, żebyś uwierzył, że odziedziczyłeś wszystko po ojcu. Nie, że odziedziczysz. Tylko skoro tu jesteś, tak? To znaczy, że odziedziczyłeś. Jesteś dzisiaj narodzony z Bożego Ducha. A więc jesteś dzisiaj dziedzicem. Nie będziesz jutro dziedzicem, tylko dzisiaj dziedzicem. Odziedziczyłeś charakter, poglądy, przekonania, zdrowie fizyczne i psychiczne. Widziałeś kiedyś chorego Boga? A widziałeś biednego Boga? A widziałeś głupiego Boga? A widziałeś zaburzonego Boga? A rannego? Widziałeś, że Bóg był odrzucony? Widziałeś takie rzeczy? Nie. Dlatego musisz zrozumieć, co ty po nim odziedziczyłeś. Musisz w to uwierzyć. Ty w ogóle... Rozumiecie? Ja w ogóle uwierzyłem w pewne rzeczy. Ja na przykład uwierzyłem, że moje zdrowie jest niezniszczalne. Rozumiecie, o czym mówię? Później będziesz mi mówił, jakie masz filozofie. Usiąść na razie, bo stój. Nie przerywaj mnie w tej chwili, bo to jest brak szacunku do mojej osoby. Szanujesz mnie? Szacunek, szanujesz mnie? To milcz, jak mnie szanujesz. Mogę ci powiedzieć, mogę. Ja wszystko mogę. Dziecko Boże wszystko może. Dziedziczysz po Bogu mądrość. Oddałeś się, mądrzysz tam, stoisz się, mądrzysz. Idź tam, drób ewangelizację, dwa domy dalej i nie żużluj. Odziedziczyłeś osobowość po ojcu. Osobowość. Predyspozycje duchowe. Rozumiesz, co to znaczy wszystko? Wszystko. Na przykład jesteś w stanie odpowiedzieć takiemu zaburzonemu człowiekowi, w ogóle nie ma to żadnego wpływu na twoje jestestwo. Nic w tobie nie rusza się negatywnego. Tak, bo napisane odpowiedz głupiemu wedle głupoty jego. Odziedziczyłeś moc, władzę, zasobność materialną, wszystko. Rozumiecie, ludzie? Wszystko. Jeżeli odrodziłeś się z ojca, tak? To masz uwarunkowania ojca. Geny duchowe. Geny duchowe. Ty nie jesteś sobie panem. Ty nie jesteś odrębna jednostka niż Bóg. Ludzie tak to w chory sposób dzielą. Ale ludzie odrodzeni z Bożego Ducha są zjednoczeni z Bogiem. To synowie i córki Boga. Mają takie same prawa jak Bóg. Nie wolno się tego bać. Trzeba zrozumieć, że Ojcu sprawia przyjemność, jeśli Jego dziecko prezentuje Jego osobę. Ci z was, którzy macie dzieci, przecież najwspanialszą rzeczą jest to, że jeżeli syn czy córka zaczną w swoim życiu prezentować twoje postawy, twoje poglądy, twoje uwarunkowania i jeszcze na tym zrobią nadbudówkę, czyli będą więksi niż ty, zgadza się? Cóż może cieszyć bardziej ojca czy matkę niż to, że jego dziecko jest, wyrasta na większego niż on? Tylko to cieszy. Ja marzę o tym, żeby moje dzieci były większe niż ja. Miały więcej, mogły więcej. Moje marzenia pochodzą od Boga, bo wszelkie ojcostwo od Boga bierze swoje imię. Ja mam odczucia Boga Ojca wobec moich dzieci. Chcę, żeby moje dzieci, one były większe. I Bóg chce, żebyś był jak On. Nie można być większym niż On, bo nie można przerosnąć Boga. W przypadku Boga nie można być większym niż Bóg, ale można być jak Bóg. To jest marzenie Ojca. Masz być jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Nie wolno ci się tego bać. Nie myśl, że obrazisz przez to Boga, że w jakikolwiek sposób Go poniżysz. Jeżeli masz takie odczucia, to znaczy, że to są symptomy ducha sierocego.
Bo to tylko duchy sieroce mówią, musisz być gdzieś tam umieszczony w jakiejś dziurce. I uważaj, żeby mama czy tata nie kopnęli cię w tyłeczek i nie wyrzucili z domku. Prawda jest taka, że musisz odnaleźć w sobie syna. Syna. Tożsamość syna zradza się przez dostrzeganie w Bogu Ojcu najpierw Boga. Jeżeli interesuje cię to, to musisz zrozumieć kwintesencję tego wersetu. Zwycięzca odziedziczy ci wszystko i będę mu Bogiem. Wielu ludzi dzisiaj szuka w Bogu najpierw tatusia. A ja do ludzi mówię tak, poszukaj w Bogu najpierw Boga, odnajdziesz tatusia. Najpierw Boga, a potem tatusia. Wiecie dlaczego? Bo my jesteśmy w 99% pozaburzani z uwagi na naszych rodziców. Jeżeli my zaczniemy szukać sobie na własną rękę w Bogu tatusia, to my będziemy mieli skaleczony wizerunek i będziemy próbowali jakąś hybrydkę sobie ukręcić. I będziemy mówili tak, a Bóg to jest taki. I będzie się odzywał humanizm albo religia. Rozumiecie, o co chodzi? Ale najpierw odnajdź w Bogu Boga, a to spowoduje, tak, że zaczniesz widzieć tatę. Ja uznałem w Bogu Boga, rozumiecie? W 2001 roku ja powiedziałem, kiedy ja powiedziałem, Jezus, Ty jesteś moim Panem, tak? To ja uznałem, że to w ogóle Bóg jest. Wiecie, kim dla mnie jest Bóg? Bóg to jest ostateczność. Tam nie ma nic więcej. Tam nie ma co dodać. Tam nie ma co w ogóle ukręcić jeszcze. Tam się nie ma co dopatrzeć. Bóg to Bóg. Stąd poszła filozofia prawdy w moim życiu. Jeżeli Bóg coś powiedział, to to jest taki amen. Ty. I co ja mam dyskutować z tym, co powiedział Bóg? Bo dla mnie Bóg jest Bogiem, wiesz? Bóg jest Bogiem. Jeżeli On coś powiedział, to znaczy, że to jest ostateczne. Nieważne, co ja czuję, nieważne, co ja myślę, jakie ja mam przeżycia, jaka mam przeszłość w związku z tą sprawą. Jak On coś powiedział, jak On powiedział tak, że z Chrystusem siedzę na Jego tronie. O, przepraszam. Czytam list do Efezjan i dowiaduję się, że z Chrystusem siedzę na tronie. A pod moimi stopami, no bo z Chrystusem siedzę, to jak pod Jego stopami, to i pod moimi, bo to jest logiczne. Tak? Jest wszelka nadziemska władza, zwierzchność, moc i panowanie. To ja sobie to czytam i dochodzę do prostego wniosku. Ojej, to znaczy, że ja mam władzę nad diabłem. Nie mam trochę władzy, tylko mam zupełną władzę. I nieważne, że on mnie teraz atakuje i że ja nie mogę drgnąć pod jego atakiem, rozumiesz? Ponieważ Bóg powiedział, Arturku, masz władzę nad diabłem. Jak on powiedział, grzech nad wami panował nie będzie, i ja się dowiedziałem z tego starego listu do Rzymian, że grzech nade mną panował nie będzie, a dowiedziałem się o tym bardzo szybko po moim nawróceniu, a mówię, okej, to znaczy, że to, że ja teraz grzeszę, to nie jest temat skończony. Aha, to znaczy, że ja mam władzę nad grzechem, a nie grzech nade mną, bo tak Bóg powiedział, bo Bóg jest dla mnie Bogiem. Ale gdyby ja szukał w Bogu na początku nie Boga, tylko tatusia, to wiecie, co bym odnalazł? Mariana, a nie Jahwe. Bo mój tatuś był Marian. Chlał, wychodził na parę miesięcy z domu i nie wracał. I ja teraz przez pryzmat mojego tatusia Mariana coś bym tam sobie ukręcał u tego Boga. I bym pół życia spędził na tym, żeby zbudować jakąś hybrydkę, zastępstwo jakieś, takie coś lepszego. Ale zrozumcie, tu nie chodzi, żeby znaleźć coś lepszego niż twój cielesny tata czy mama. Tu chodzi, żeby Boga znaleźć. Tu nie chodzi, żeby to była taka postać, która jest w twoim życiu, do którego sobie przybiegniesz i przytulisz się, bo się w dzieciństwie nie przytulałeś. Jak ja znalazłem w Bogu Boga, to ojcostwo zaczęło się manifestować w moim życiu przez Jego osobę. Rozumiecie? Jest taka anegdota chrześcijańska, stoi trzech ludzi. Kiedyś może wam mówiłem o tym, opowiadałem. Stoi trzech ludzi. Jest też człowiek, który to obserwuje z zewnątrz jakby. I przechodzi Jezus, podszedł do jednego, wyściskał go, wytulał, pocałował.
Podszedł do drugiego, ścisnął mu dłoń, a koło trzeciego przeszedł mimo i w ogóle poszedł. I potem ten obserwator pyta Jezusa: Panie, dlaczego Ty tego pierwszego tak wyściskałeś, wytuliłeś? A Jezus mówi: no bo on tak potrzeby miał. On tak bardzo tego potrzebował i no to tak mu to dałem. A ten drugi, no ten drugi potrzebował takiego okazania szacunku, bo tego mu brakowało, to mu okazałem. A Panie, czemu koło tego trzeciego tak przyszedłeś? A ten mówi: bo ten trzeci mnie zna po prostu. On w ogóle wie, że jestem Bogiem, wiesz? On mnie zna, on nie potrzebuje tych rzeczy. On nie potrzebuje ich, nie goni za nimi. Rozumiecie, o co chodzi? Odnalezienie w Bogu w Boga powoduje, że nie gonimy za spódnicą Jahwe. Jednocześnie manifestuje się w naszym, zaczyna się manifestować w naszym życiu cała pełnia Jego ojcostwa. Pełnia! Nie boimy się, kiedy nas koryguje, nie boimy się, kiedy nam powie parę rzeczy takich, kiedy zapytasz Go o coś, to już to nie przechodzi przez filtr Twojego zaburzenia, tylko tak prosto. Panie, dlaczego ta rzecz jest taka? I usłyszysz od Niego nagą prawdę. Dostrzeganie i pielęgnowanie oglądu Boga, najpierw jako Boga, rozpocznie w człowieku proces uzdrowienia z duszy, z fałszywego obrazu ojcostwa. Jeszcze dziś, jak się będziesz modlił, powiedz: Panie Boże, jeżeli ja w jakikolwiek inny sposób zacząłem do Ciebie podchodzić niż do Boga, czyli do ostateczności, tak? To zmiłuj się nade mną. Jeżeli czegokolwiek innego szukałem w Tobie niż Boga ostatecznego, to zmiłuj się nade mną. Ja dzisiaj, Panie, kieruję swój wzrok na Ciebie jako na ostatecznego Boga, bo to jest początek rozpoznawania głębi ojcostwa. To jest początek też wyjścia z naszego takiego enigmatycznego szukania jakiegoś tatusia. Bóg jest moim tatusiem dzisiaj, rozumiecie? On mnie nawet łaskocze. Ale ja sobie do tego dorosłem. I ja wiem, że mnie Bóg łaskoczy. I ja naprawdę się dobrze bawię. Rozumiesz? Ale jak ja bym źle zaczął szukać, jak ja bym zaczął szukać łaskoczącego tatusia, tak? To bym skończył jak wielu w różnych dziwacznych nurtach dzisiaj. Ludzi, którzy chcą tylko pewnych skropnięć Bożych, ale kiedy dochodzi do poświęcenia, to dostają rozwolnienia. O, tata mnie dziś nie drapie. Ja mówię: no to co z tego, że cię tata nie drapie? Ja też swoich dzieci nie drapię. Wczoraj Sara przyszła, kazała się drapać, to ją drapałem. Rozumiesz? Ale dzisiaj rano wstaliśmy i nie rozmawialiśmy o drapaniu. Dzisiaj rano było konkretnie śniadanie, tak, 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 lecimy. Dzisiaj Sara nie przyszła, podrap mnie. Rozumiesz? Dlaczego? Bo dzisiaj rano ten sam tatuś, który drapał wczoraj po plecach i leżał razem z nią i z jakimś różowym flamingiem, człowieku wielkości dwóch kubów wody, rozumiesz? Dzisiaj wstał i jak generał, tak, ustanowił konkretne rzeczy. I moja córka nie ma z tym żadnego problemu. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? To jest bardzo ważne, co do was mówię. To tak działa. Musisz oglądać Boga, jakim jest. A wtedy zacznie się w tobie budować obraz taty, prawdziwego tatusia. I będziesz mógł w tym to popłynąć. A to zaskutkuje manifestacją świadomości synostwa u ciebie. To z tej strony wchodzimy w tą bramkę. Rozumiecie, o co chodzi? To nie od drugiej strony. Ludzie od drugiej strony chcą wejść zawsze. Rozumiesz? Od drugiej strony. A potem jak coś im się dzieje w życiu, na przykład wchodzi dyscyplina. Wszystko jest fajnie. A tak zaczynamy, wszyscy chcemy wielkiego kościoła, chcę wielkiego kościoła. Halleluja, budujemy wielki kościół, tak? Ludzie, w ogóle jakaś robota z wielkim kościołem? Co kurczę? Bo to jest w ogóle to tak, takie gadki tylko, wiesz. 100, 200, 300 osób, człowieku, organizowanie wszystkiego, działania. Przecież zdajecie sobie z tego sprawę, że jak my planujemy rok? Ja mam rok zaplanowany
już ten do końca. Do końca. W zasadzie co do godziny. Tak. To nie ma inaczej. My planujemy nawet randki nasze z żoną, rozumiecie? Ja mam jej okresy rozpisane w kalendarzu. Człowieku, tu nie ma bata w ogóle, to się idzie jak przecinak, rozumiesz? To jest organizacja. Dlaczego? Dlatego, że my znamy Boga, tak? I my rozumiemy, jak funkcjonuje rzeczywistość. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, żebym ja na przykład powiedział, o, dzisiaj nie najlepiej się czuję, tata mnie nie przytulił za mocno, nie przyjdę do kościoła. A dzisiaj to nie, na ewangelizację nie pójdę, bo dzisiaj tak nie czuję. Wiesz, o co chodzi. My z Agatą jesteśmy wiele lat małżeństwem. Nie wiem, jak tam ona, bo trzeba by zapytać jej. Natomiast gdybyśmy my nie zabazowali na dyscyplinie serca, tak? Tylko pozwolili, aby na poziomie ludzkim nasze serca grały, tak? To by nie było tego małżeństwa. Albo by było uschnięte i umarłe. Po prostu. Odnalezienie w sobie syna bazuje na odnalezieniu w Bogu prawdziwego Ojca. A prawdziwego Ojca odnajdujemy wtedy, kiedy odnajdujemy Boga w Bogu. Rozumiemy, że On jest wszechmogący, ale na przykład ograniczony wolą człowieka. Rozumiemy, że jest wszędzie obecny. Mamy tą głęboką świadomość. Rozumiemy, że jest wszystko wiedzący, zupełnie wystarczający. Taka cecha Boga. Znacie taką cechę Boga? Zupełnie wystarczający Bóg? Zupełnie wystarczający. Bo to się fajnie mówi, jak jest się najedzonym, napitym, ma się w co ubrać i ma się pieniądze. Tak. Ale jak pamiętam, siedziałem w więzieniu w ogóle i miałem jedną torebkę herbaty, tak? I nie wiedziałem, co mam z tą torebką zrobić. Czy se na oko położyć, żeby nie uzawić, proszę ciebie, czy co? Wiesz? I miałem dwie suche kromki chleba. I kiedy wtedy masz mieć świadomość, że Bóg jest wystarczający, tak? Wiesz, o co chodzi? Albo kiedy w ogóle przychodziło żarcie do celi, które się nadawało do tego, żeby... Ja nie wiem, do czego ono się nadawało. Trudno powiedzieć, do czego. A jak kładłem ręce na parówki i ustanawiałem, że one mają 80% białka, to wtedy, rozumiesz, to znaczy manifestacja Boga zupełnie wystarczającego, rozumiesz? Inni jedli parówki i się truli, a ja jadłem parówki i nabierałem siły. To jest jedzenie przez wiarę. Rozumiesz, o co chodzi? To tak działa w ogóle to wszystko. Ale ja wiedziałem, taki Bóg jest zupełnie wystarczający. Zrozumienie tego, że Bóg w Chrystusie jest, a nie poza Chrystusem. To są w ogóle grube rzeczy. Poznawajcie Boga jako Boga. A wtedy rozwinie się wam Ojciec. Nie odwrotnie. A kiedy wam się zacznie rozwijać Ojciec, to w was zacznie powstawać potężna manifestacja świadomości bycia synem. To nie sentymentalna podróż naprawia stary wizerunek ojcostwa. To odkrywanie nowego ojca. Odkrywaj nowego ojca, a będziesz odkrywał nowego siebie, syna, dziedzica. Dziedzica. Rozumiesz? Nie dasz się wybić społeczeństwu, które będzie do ciebie mówiło: ty jesteś słaby, przyszedłeś do Jezusa. Słabi są ci, co do Jezusa nie przyszli. To są słabi ludzie, bo to są martwi duchowo ludzie. To są ludzie martwi duchowo. Rozumiesz? Udają, że się nie boją i że się nie wstydzą. Udają. Ja się nie boję i się nie wstydzę. A oni udają. A więc, kiedy ty masz w sobie głęboką mentalność tego, że ty masz wszystko, że jesteś dziedzicem, synem, tak? To nacisk społeczny przestaje być odczuwalny. Co cię wtedy obchodzi, co kto mówi o tobie, jakie kto ma na twój temat zdanie, przepraszam. Rozumiesz? Jak ty jesteś syn. Jak ty syn jesteś, syn. I przychodzi do ciebie świat i mówi do ciebie tak: a co ty masz? I ty stajesz w ogóle przed nim jako syn i mówi: ty, mam wszystko, a ty nie masz nic. Ile razy ja przed ludźmi w świecie tak stawałem, mówię: ty nic nie masz. Nic.
Nie naprawiajcie wizerunku ojca, który w waszym życiu został wykrzywiony przez waszych rodziców. Nie naprawiajcie tego. Szukajcie Boga w Bogu, a odnajdziecie Ojca. Prawdziwego. Czasami takiego, że nie wiedzieliście, że to taki jest ten Ojciec. No to nie wie... Nie. Rozumiecie? Nasze dzieci to wiedzą już, jak wygląda rodzic. No jak wygląda rodzic? Że rodzica to nie można owinąć wokół palca na przykład. Nasze dzieci to... Zrozumiecie? Nasze dzieci, Wiktor i Sara, oni... są w takim miejscu zrozumienia ojcostwa i macierzyństwa, że to nie ma czegoś takiego, że oni próbowali w swoim życiu tego, żeby owinąć nas wokół palca, tylko że zderzyli się z tym realnym ojcostwem i macierzyństwem i już im przeszło. I teraz oni mają obraz prawidłowy. Natomiast ja nie miałem. Ja wiedziałem, że mogę moją matkę wykręcić, rozumiecie, że mogę ją zmanipulować. A Bóg jest inny. Ja dzisiaj wiem, że ojciec, kiedy coś mówi, to jest koniec. Koniec. Potem to się przekłada na przykład na relacje międzyludzkie. Się mówi coś do kogoś, rozumiesz? Na przykład masz firmę, mówi coś do pracownika, a pracownik chodzi, stoi przed tobą i z tobą dyskutuje, bo on jest wolny Polak. Człowieku. Rewolucjonista. Stoi pijany i on z tobą dyskutuje o swoich prawach pracownika. Wiesz, o co chodzi, człowiek. Bo on nie wie, co to jest w ogóle. U niego nie gra w ogóle mentalność ojcostwa. On nie wie, że to w ogóle ten kierownik, szef, który nad nim jest, tak? To jest jakaś ostateczność w tej firmie. Nie pasuje ci odejść z tej firmy. Ty nic stąd. Ale nie dyskutuj z tym. Nie oszukuj też. Nie kręć, nie chowaj się. Leczące doznania takie zewnętrzne są wynikiem, a nie powodem. Wielu ludzi to szuka zewnętrznych doznań ojcostwa od Boga i myślą, że w ten sposób się synostwo z nich pojawi. Ja znam mnóstwo tych nurtów. Pan mnie dzisiaj dotknął, taką odczułem miłość. Ja mówię, człowieku, ja brałem kokainę kupę lat. Walnąłem sobie, proszę ciebie, ściechę, jako ja miłość czułem, żebyś ty wiedział. Człowieku, jak mi się endorfina wydzieliła, to... Co ty mnie tutaj? Bo ludzie takie... A potem inni w kościołach szukają tego. Bo tamten pastor powiedział, że taką cudowną miłość poczuł. A ja nie poczułem. To znaczy, że ja mam jakoś gorzej. Nie znam tego ojca tak bardzo. Głupoty pleciesz. Głupoty pleciesz. A tamten pastor powinien przestać głosić. Powinien się zacząć zajmować czymś innym. Ale nie głoszeniem bzdur, tak? Dotknięcia Boże, tak? One są skutkiem, pamiętajcie, skutkiem tego, że my już z tym Ojcem jesteśmy, tak? Zobacz. List do Tytusa 1:4 mówi: prawowierny syn według wiary. Według czego syn? Według wiary, czy według dotknięcia Bożego, jest napisane. Czy Paweł mówi Tytusie, prawowierny synu według dotknięcia Bożego, tak mówi czy nie? Nie mówi tak. Mówi prawowierny synu według wiary, czyli ty uwierzyłeś Tytusie, tak? W ojcostwo i w ten sposób powstało w tobie synostwo, tak? I dzisiaj korzystasz sobie z tego i przychodzą doświadczenia i dotknięcia. Rozumiecie? W pierwszym liście do Tesaloniczan 5:5 jest napisane: synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należycie do nocy ani do ciemności. Chcę, żebyście zrozumieli, że to jest ustanowione przez Boga. Synami światłości i dnia jesteście. Nie należycie do ciemności. Jeżeli w twoim życiu ciemność się pojawia, jeżeli w twoim życiu pojawia się stagnacja jakakolwiek, to jest wszystko opresja, to się tego nie rozważa. Musisz rozumieć, że jesteś synem światłości. Musisz to ogłaszać.
stać rano i powiedzieć: ja jestem synem Boga, ja jestem synem światłości, ja jestem synem dnia. Nie jestem synem ciemności, nie mam nic wspólnego z nocą. Nie ma we mnie nic ciemnego. Tak należy funkcjonować, tak się to buduje. Nieważne jak się czujesz. Łzy ci mogą płynąć, rozumiesz? A depresja może pukać pięścią w plecy. Tak? A ty musisz powiedzieć: jestem synem światłości. Prawowiernym synem według wiary. Buduj tożsamość w ten sposób. Nie szukaj synostwa na zewnątrz, ale szukaj go w swoim sercu, wewnątrz siebie. Uwierz to słowo, wyznawaj to słowo. Ja non stop to mówię. Ja dzisiaj jak mówię rano: tato, witaj, czy dzień dobry, jakkolwiek, tak? To mówię jak syn do taty. To syn do taty wstał. Ja mam bliską relację. Dlaczego? Dlatego, że ja zbudowałem ten cały system w sobie już. I jak diabeł przychodzi do mnie i mówi: upadłeś, wcale nie jesteś synem. Nie powiem wam, co mu mówię, bo to takie nasze prywatne. Wybuduj sobie prywatny system urągania diabłu. Zrób to z głębi serca. Naprawdę. Coś ci powiem. Wiesz, jak będziesz miał w sobie dużo złości, to nie grom diabła, tylko użyj tego potencjału przeciwko niemu. Rozumiesz? Użyj tego potencjału. Jak cię następnym razem zdenerwuje ktoś z kościoła, a gwarantuję ci, że cię zdenerwuje, to idź do swojej komory i cały ten potencjał, który powstał w tobie z uwagi na to, co ci zrobił ten brat czy siostra, tak? Skieruj przeciwko diabłu. Użyj tego przeciwko niemu. Rozumiesz? Przywal mu tym, proszę ciebie, aż się zakołuje. Po prostu. Zobaczcie, jak od razu wzrośnie w tobie, proszę ciebie, szczęście. Jesteście synami przez to, że Bóg zesłał Ducha swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze. Tak mówi list do Galacjan 4:6. Jesteście synami dlatego, że macie Ducha Świętego. Nie jesteście synami, bo na to zasługujecie. W ogóle, ludzie, my nie zasługujemy na to. To w ogóle... My nie musimy się spinać, żeby być synami. My musimy w to uwierzyć i w sobie wybudować cały system oglądu tego. Jeszcze raz. Jesteście synami. Przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze. To znaczy, że ty jesteś synem i to jest jakby tobie przynależne. Oswój się z tym, jak ze swoją płcią. Tak jak jesteś mężczyzną czy kobietą i nie dyskutujesz w ogóle z tym tematem. No dyskutujesz z tym tematem? Jeśli dyskutujesz z tematem, jak ktoś z was dyskutuje z tematem, że jest mężczyzną czy kobietą, to ja zapraszam do uwolnienia. Są takie duchy, tak? I można je wypędzić, jak każdy inny. Ale jak już nie dyskutujesz, jesteś wolny, jesteś pogodzony ze swoją płcią, to teraz weź się pogódź z tym, że jest w tobie duch, tak? Synostwa. On woła: Abba, Ojcze. To nie jest zasługiwanie. W ogóle widzieliście kiedyś maluszka, małe dziecko, które na cokolwiek zasługiwało? Czy ono drze się od małego? Mama! Człowieku, od razu się drze. Ty, jaki uzurpator. To się w ogóle nie pyta. Na przykład, czy ja mam czas, czy ja... Sara nie spała 2 lata. Pierwsze. Mniej więcej. Wcale się w ogóle nie pytała, człowieku, czy ja mam na to ochotę, czy nie mam. Czy Agata ma ochotę, czy nie ma. 2 lata przychodziła ssać cycka. Już kotleta jadła, a jeszcze na cycka przychodziła, człowieku. Czy kogoś się zapytała w ogóle? Aż Agata na post musiała. Pojechała na post parę dni. Ja zostałem z nią, jak ona przyszła, proszę ciebie, i mówi, że chce cycka. Ja mówię: zaraz ci dam cycka. Poszedłem, mleko łaciate wstawiłem do mikrofalówki, zagrzałem.
masz? A ona mówiła, mama, a ja mówiła, mama na poście. Popatrzyła na mnie, napiła się mleka. Nie dyskutowała za specjalnie, no bo z czym? Agata wróciła z postu, a ona do cycka. Ona, Agata mówiła, już nie mam mleka, już koniec. Aha. Trzeba było ją tak rozumieć. Ale, bo zobacz, ona przez te dwa lata przychodziła i się domagała tego. Ona była tak świadoma, że jest dzieckiem, że się w pale nie mieści. Chcę, żebyś był tak świadomy, że jesteś synem. Jesteś synem! Nieważne, co ci diabeł wgrał do pani. Zacznij tak się oglądać, a kompleksy zaczną pryskać, a odrzucenie zacznie uciekać. A przestaniesz drżeć o każdy moment swojego życia. Czy się wydarzy, czy się nie wydarzy. Uda się, nie uda. Co to jest? Jak można tak żyć? Przecież można nerwicy nabawić. Rozumiesz? To normalnie można oszaleć. Ale ty masz ojca, który jest jaki? Wszechmogący, wszechwiedzący, wszędzie obecny, zupełnie wystarczający, kochający mnie do szaleństwa, będący ze mną przez cały czas. To jest mentalność syna. Co mówi syn? Gdzie postawię swoją nogę, to ja zbuduję tam królestwo. Dlaczego? Bo to jest moja ziemia. Skoro pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, to znaczy, że jest moja, bo ja jestem syn. Ja się nie chodzę, ja się nie pytam, czy ja mogę coś. Już jestem mówiła, dlaczego ty do mnie mówisz? A ja mówię, człowieku, bo mam taką ochotę. Ty? A kto ci dał prawo głoszenia do mnie Ewangelii? Ja mówię, w ogóle głoszę i tyle, nie chcesz mnie złożyć, to idź stąd. A jakim prawem, kiedyś do mnie człowiek podszedł w jednym mieście, dlaczego ty na ulicy głosisz? Ja mówię, ty, na razie jeszcze jestem spokojny, to głoszę na ulicy. Jeszcze nie wypełniłem woli Boga do końca. Jest napisane, że na dachach będę głosił. Uważaj. On się na mnie rzucił wtedy. Tak? Ale zapomniał, że ja jestem synem. Rozumiecie? Zgadnijcie, jaki był koniec. On spacyfikowany, ja dalej głoszę. Zgadnijcie, kogo zabrał radiowóz z tej ulicy? Jego, a nie mnie. Dlaczego? Bo ja jestem synem. Bo ja jestem synem. A to nie był syn. Rozumiecie? Ten człowiek jest predysponowany na syna, ale jeszcze synu się nie został, jeszcze się nie urodził. Jeszcze nie. Jedną z największych herezji, jakie krążą po ziemi, to jest to, że Bóg jest ojcem wszystkich ludzi. To jedna z największych herezji. Bóg nie jest ojcem wszystkich ludzi. Rozumiecie? Bóg jest ojcem tych, którzy odrodzili się z Bożego Ducha. To jest ojciec ich. Dla pozostałych to jest stwórca i sędzia. I to jest przykra wiadomość. Więc ludzie mają do wyboru albo być synem, tak? Albo na szafot. To trzeba być szaleńcem w ogóle, żeby nie chcieć być synem. Ale potem, jak już jesteś synem, trzeba być szaleńcem, żeby nie zbudować w sobie mentalności syna, żeby nie żyć tym. Trzeba żyć tym, ludzie. Jesteście synami i córkami. Pamiętajcie, żeby śmiało przeciwstawiać się lękowi. Żeby żyć zwycięskim życiem, musicie funkcjonować 24 godziny na dobę w mentalności syna. To nie boli. Tylko trzeba to zbudować. Rozumiecie? Tak bardzo ważna rzecz. Nie wolno nam ulegać bojaźni, bo mamy ducha synostwa. Powiem inaczej. Nie musimy ulegać bojaźni, bo mamy ducha synostwa. List do Rzymian 8:15. Nie ulegaj bojaźni, wziąłeś ducha synostwa. To są proste wersety. Kiedy ty nie będziesz ulegał bojaźni? Kiedy ty nie będziesz się lękał życia? Kiedy ty będziesz szedł odważnie i zwyciężał? Kiedy ty będziesz brał to, co Bóg dla ciebie ma? Wtedy, kiedy będziesz miał wybudowaną mentalność syna. Rozumiesz? Właśnie wtedy. Kiedy będziesz miał wybudowaną mentalność syna. Jak nie, to będziesz się zawsze chował po dziurach. Zawsze będziesz się chował po dziurach. Zawsze ten świat, ci ludzie, którzy nie znają Jezusa, będą straszni dla ciebie. Zawsze będziesz widział w nich diabła.
A wiesz, kogo ja widzę w ludziach, którzy nie poznali Jezusa? Biednych ludzi dzisiaj. Nieszczęśliwych ludzi. Ja mam litość nad nimi. Litość. Ja się nie boję ludzi. Widzę ludzi niezbawionych, chodzą, kręcą się, zombie. Koniec. Rozumiesz? A ja chodzę jako dawca życia. Ja chodzę jako syn po tej ziemi. Jestem dla nich w ogóle światłem, w ogóle rozumiesz? Przez to na przykład nie sprawiają mi problemów tacy ludzie. Ja mogę być wśród tych ludzi. Kupa chrześcijan ucieka od ludzi ze świata. Ja mówię, dlaczego uciekasz? No bo oni tak na mnie wpływają. Ja mówię, kto na ciebie wpływa? Ludzie ze świata na ciebie wpływają. No wpływają na ciebie ludzie ze świata? Ja ich lizać mogę, człowieku, od góry do dołu, bo podeszwy mogę lizać, nic mnie nie wpłynie na mnie negatywnie. Rozumiem? Mogę się położyć, proszę ciebie, wśród nich. Tak jak mogę położyć się w workach koksu. Mogę sobie kokainę wziąć pod głowę, a drugim worem się nakryć. No bo skoro jestem wolny od kokainy, to mogę w niej spać. Rozumiecie, o czym mówię? Mogę się w wódzie kąpać. Tak? O to tutaj chodzi. To jest człowiek wolny. Tak samo jak mogę być wśród ludzi ze świata. Mnie to w ogóle nie przeszkadza. Ty. Siedzę i świecę. Ja normalnie sobie siedzę i świecę. Wprowadzam ich w zakłopotanie. Bardzo się z tego cieszę. Pamiętam, jak jeszcze pracowałem, jak jeszcze nie byłem w pełnym etacie w służbie. Zawsze był piątek. Ja specjalnie przygotowałem kanapeczki, proszę ciebie, z wędlinką. Stołóweczka. I stała mikrofalówka, tak? Wszyscy rybka, tak? A ja pyk, kiełbaska, kanapeczki, nie. Tak siedzieli przy stole, no nie? Potem w piątki miałem luźno na przykład, nie? Tylko ci ze mną siedzieli, co chcieli Ewangelii słuchać. Wiecie, o co chodzi? Ja rządzę w świecie. Chodzę i rządzę, chodzę i świecę. No co ja będę przed światem uciekał? No bez przesady. Dlaczego? Ale jestem, bo jestem synem. Z drugiej strony kolega ze świata, on do mnie przychodzi i mówi tak, przyjdziesz do mnie na grilla? Ja mówię nie. A dlaczego nie przyjdziesz do mnie na grilla? Ja mówię, życie za ciebie położę, ale nie będę z tobą chlał na grillu. A on mówi, Artur, ty się wcale nie bawisz. Ja mówię, przyjdź do kościoła, do nas, zobaczysz, jak się ludzie bawią na trzeźwo. Zobaczysz, jak można tańczyć w namaszczeniu na trzeźwo. Zobaczysz, jak można się przyjaźnić, tak? Bez wody. Chodź. Otwiera oczy. Chcę, żebyście zrozumieli to. Budujcie mentalność synów. To budujcie. W różne miejsca życia możecie trafić. W różnych konfiguracjach się znajdzie wasze życie. Ale jako synowie, jako córki, zawsze będziecie głową, a nie ogonem. Zawsze głową, a nie ogonem. Będziecie sumieniem tego świata. Sumieniem tego świata. Rozumiesz? Stańcie proszę, pomodlimy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy czas. Ojcze, dziękujemy Tobie za słowo. Dziękujemy Tobie, Święty Duchu, że Ty jesteś z nami. Ojcze, ja modlę się teraz, żeby to słowo przenikało ludzi. Ojcze, ja modlę się, żeby to słowo docierało do głębi ich dusz, żeby przenikało całe ich serca. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że to synowie i córki Boga. Ojcze, dziękuję Ci za to, że nie ma w nich nic, co należy do ciemności, że nie ma w nich nic, co należy do nocy. Dziękuję Ci, że są synami światłości, synami dnia. Dziękuję Ci, Święty Duchu. Ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad każdą demoniczną siłą, która stoi na drodze głębokiego zrozumienia synostwa w Chrystusie Jezusie. Duchu Święty, ja nakładam krew Twoją teraz na tych ludzi. Niech każdy z ludzi teraz doświadczy głębokiego zrozumienia tego, że są synami i córkami Twoimi. Amen. Usiądźcie jeszcze na chwilkę.